Na transferowe ruchy w Górniku Zabrze długo musieliśmy czekać, ale kiedy w końcu się doczekaliśmy, okazał się to być transferowy hit. 14-krotny mistrz Polski pozyskał nowego napastnika, którym został reprezentant Gany, Richmond Bułaci. Możemy powiedzieć, że to była taka prawdziwa cisza przed burzą w odniesieniu do tego okresu transferowego w Zabrzu w styczniu i na początku tego. Tymczasem wczoraj Górnik Zabrze, 14-krotny mistrz Polski, no sfinalizował transfer o takim kalibrze, jakiego przy Roosevelta dawno, a pewnie może i w ogóle wcześniej nie było, bo tak możemy powiedzieć o pozyskaniu reprezentanta Gany, który strzelał wiele bramek dla klubów włoskich, w Hiszpanii, w Holandii, a przede wszystkim imponujący skutecznością w Serbii, w słynnej Crvenie Zvezde Belgrad. Podsumowując, nie bez kozery możemy powiedzieć, że jest to transferowy hit Górnika. Na początku dziękuję Bogu za tę możliwość. Czuję się bardzo dobrze, będąc tutaj w nowym dla mnie kraju i miejscu. Myślę, że jest to dla mnie kolejne doświadczenie w moim życiu. Bardzo lubię nowe wyzwania, a gra w Górniku właśnie takim będzie. Czuję się dobrze i jestem bardzo zadowolony. Moim celem jest tak grać, by kiedyś zostawić po sobie dobrą markę, by kibice zapamiętali moje nazwisko. Piłkarza z Gany, który świetnie grał w Górniku. Moją ambicją jest także to, by strzelać jak najwięcej bramek, tyle, ile tylko zdołam. Biorąc pod uwagę bogate doświadczenie Richmonda, dla klubu będzie to na pewno ogromne wsparcie. Pierwsze piłkarskie szkice zbierał on jeszcze w ojczyźnie, gdzie w wieku już 15 lat wyjechał do Włoch i tam rozpoczął swoją przygodę z piłką seniorską, i która jest, jak widać, bardzo, bardzo owocna. Genoa, Sassuolo, Juventus, Elche, Atlanta Bergamo, Roda, no i wspomniana Crvena Zvezda Belgrad, to są tylko wybrane, te najsilniejsze kluby z tego bogatego piłkarskiego życiorysu Richmonda, który jest teraz w takim bardzo dobrym wieku piłkarskim, 28 lat. Ostatni swój mecz grał gdzieś tam w okolicach końca ubiegłego roku, więc nie miał długiej przerwy i rozbratu z piłką. Styczeń bardzo solidnie przepracował indywidualnie u siebie i wierzymy, że będzie bardzo dużym wzmocnieniem Górnika w dalszej części sezonu. W Serbii w 104 meczach w Crvenie Zvezde zdobył 60 bramek, tak więc no, ma zadatki na bardzo dobrego snajpera. Ten transfer zresztą wywołał dużo zainteresowanie w całej Polsce. No, wierzymy, że pomoże drużynie w najbliższych miesiącach. Nowy zawodnik trójkolorowych poznał już historię klubu oraz wiele słyszał o kibicach Górnika. Bardzo wierzę w kibiców, bo bez nich nie byłoby drużyny. Dla mnie być tu i widzieć drużynę z tradycjami to coś wspaniałego. Byłem już w zespole z podobnymi tradycjami, w Crvenie Zvezde, gdzie byli wspaniali kibice. Dlatego fakt, że podobny jest w Zabrzu, klub z tradycjami i świetnymi kibicami, jest dla mnie bardzo ważny. Pragnę dać z siebie jak najwięcej, aby pomóc drużynie pójść do przodu. Górnik Zabrze już dziś zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa w ramach 1/8 finału Pucharu Polski, a w poniedziałek w ramach rozgrywek Ekstraklasy trójkolorowi podejmą u siebie Stal Mielec.